Jesteśmy na Ukrainie. Przekroczenie granicy zajęło nam około 3 godziny. Dzisiaj spaliśmy w luksusowych warunkach w takim to oto ośrodku. Pokój hotelowy za 100 zł na Ukrainie wygląda tak. Za dwie osoby. Za dwie osoby 100 zł. Nie ma litry. Dzisiaj w końcu ruszamy w teren. A tak jeżdżą 4 osoby w 70, jest na dach. Raz, dwa, trzy. Ubłociłem ja? No on tak ubłocił, po to wjeżdżał w błoto. Oto jakie ciasteczka dostaliśmy. Wyjazdowe, profesjonalne. Jest ciężko. Co? Ty nie używasz swojej wyciągarki tylko do wyciągania innych, nie siebie. Nie. Weź bliżej podejść. Bo jak się naleje, to będzie kurde. Tutaj. Wyciągarkę! O dobra, jest jedna noga. Palcami musisz mocno. Jest! O Boże! Już dzisiaj nie bierzesz przez tak? Nie. Jestem umyty. Jeszcze buty sobie przypoleruję. Polerka. Gotowy. Polerkę butów. Małe zakupy, jest sklep zaopatrzony jak w Polsce. Krótka dojazdówka lokalnymi drogami. Jak widać, pogoda nam sprzyje. Banalny zjazd po deszczu zamienia się w błotną ślizgawki. Samochody jeżdżą gdzie chcą, nie ma nad nimi kontroli. No i wchodzi na górę, dobrze jest. Dobrze. Za dużo ma. Teraz prostuj, niech wyprostuje koła. Dobra, chodźcie tu trzymać. O, i teraz. Ruszaj. Nie ma bata, żeby się wyjechać. O, pięknie. Powoli. O. Tak, teraz trochę. W lewo. Dobra. Kurde.
Jak nam, podobało się? Fajnie, fajnie, podoba się. Na Ukrainie całe pola są barszczu sosnowskiego. Rośnie to wszędzie, właściwie nikt się tym nie zajmuje, chyba nikt się tym nie przejmuje. Paweł załatwił nocleg, będziemy spać chyba w hotelu, bo pada deszcz. Planunek zmianie, hotel zamieniliśmy na łąkę. Bardziej w czaki byś wyjechał, co? Tam bardziej. No, ty, no ja też namiot rozbijam. Gdzie? No tu. No dlatego się przesuniesz, bo tu chyba jest górka, nie?